Siemanko, witam was w dzisiejszym odcinku z Toilet Tower Defense i w dzisiejszym odcinku Koło Fortuny zadecyduje, jakimi jednostkami zagram, ale najpierw idę sobie przywołać jakieś jednostki, bo mam 1200 kasy, nafarmiłem. Czy mam coś ciekawego? No niby wszystko mam, a za 3,5 minuty będzie reset. To wiecie co? A jednak losujemy, dobra, zobaczymy co tam nam wylosuje. No lipa, niestety. Dobra, a jak sprzedam wszystko? 140 końców, czyli mam 516 końców. To na 5 otwart za te 3 minuty będzie. Teraz zostawimy na tamte otwarcia. No i teraz na ekranie macie te koło fortuny. Mam 4 rodzaje jednostek, więc pośród nich będziemy sobie losować, którą dzisiaj zagramy. No jak będzie to epic, to pójdziemy sobie na medium. Poziom trudności, a jak jest słabsza, to wiadomo, na łatwy. I lecimy, co mi wylosuje. Uncommon. Dobra, czyli muszę ściągnąć wszystkie i założyć tylko uncommony. Tylko nie wiem, czemu nie mogę ich założyć. Nic nie mogę założyć. Dobra, poroseć się naprawiło, więc mam już założonego kameramena i car speakermana. No i widzowie, pójdziemy sobie może na jakąś nową mapkę, czyli na pustynię. Na niej chyba jeszcze ani razu tutaj nie grałem. No i wiadomo, wołtujemy na easy. Czemu nie mogę zawołtować? Halo? Mogę stawiać jednostki chociaż? Dobra, coś tu niby przylagowuje, ale jednostki mogę stawiać i już ruszyły mocno, więc stawiamy sobie tu trzech kameramenów. Jestem ciekawy, czy dostałem poziom easy. Rzadko używałem tego car speakermana, to wiecie co, postawimy go sobie tutaj. Ja raz go tylko testowałem, dobra, chyba tyle może być. Ten go tu tak trochę bije w 20 damage'a, co to jest 20 damage'a? Wow, co to się stało z kamerą? Dobra, na razie sobie dają radę, więc może ulepszymy tego gościa w pierwszej kolejności. Będzie miał plus 20 damage'a, plus 3 zasięgu i trochę lepszy cooldown. Dobra, ulepszamy. Jest, car speakerman atakuje. 3 cooldownu ma sekundy. No łatwo nie jest, ale coś tam daje radę. Dobra, wyłączymy autoskipa na razie. Będzie dużo jednostek szło. Ulepszyć mogę? Mogę ulepszyć. 0,4 max level. No i dobra, na razie sobie dajemy radę. Dobra, chyba dało mi tryb easy, bo jest fala 10 i w miarę spoko sobie dajemy radę. Na easy te car speakermany są całkiem spoko, przynajmniej podobają mi się. Ile tu mam? 50% fali, czy ja mogę skipnąć? Dobra, skipnijmy. Tu idą jakieś DJ toiletem i są wolni. Dobra, to ulepszamy na maksa. Tu mamy jednego na maksa i teraz tych zwykłych poulepszam, bo ci se fajnie dają radę na razie. Po ile mają dęża? Bo po 300, no właśnie. Mogę skipować? Dobra, mogę skipować. Ulepszamy tego, żeby strzelał więcej. Tu postawimy jeszcze jednego tego car speakermana. Ulepszymy go, żeby miał większy zasięg. Nie no, fajny zasięg mają, to mi się podoba. To wiecie co? Tych, co mam na drugim levelu, sprzedam. Nie wiem, czy to dobry ruch jest. Idzie tam ktoś dalej? Dobra, idą, dopiero 20% jest. Ulepszamy na maksa, żeby miał zasięg duży. I lecimy w tych car speakermanów. Oni są spoko. 1 sekund cooldownu mają. Więc pewnie jak jakiś boss przyjdzie, to nie będzie ciekawie, ale na razie sobie dają radę. Tu zrobimy taką falę potem tych strzelających. Skipujemy, fala 13, kto tu idzie? Small toilet, dobra, to na luzie. Ty jesteś tutaj od ich osłabiania, to ulepszmy cię na maksa. O, i ty sobie dajesz radę sam teraz, no i pięknie. Teraz czekamy na jakieś większe wyzwanie. No i dobra, widzowie, jest fala 18, idzie pierwszy large toilet, zobaczymy jak sobie z nim poradzą. No ale ja przewiduję, że go zmiotą w sekundę z planszy. Jak tu jest 5 car speakermanów po 300 denża, to 1500 denża. No właśnie, patrzcie co z nim zrobili. Dobra, robimy skip wave'a na 19. Maksujemy tego. Reszta jest chyba tu już przygotowana i wymaksowana, dokładnie tak. Lecz toilet idzie, assassin toilet, a nic ciekawego nie idzie. Kasy zbieramy tak awaryjnie teraz. Mogę skipować? Ile to jest? 33%. Dobra, skipujemy. Żeby było trudniej, skipujemy. Fala 20 i to powinna być ostatnia fala. Gorzej jak mi wybrało losowo tryb, albo ja tam kliknąłem na medium jeszcze, to jakby mi wybrało medium, to nie byłoby ciekawie. Ale jest za łatwo na medium. Idzie boss toilet, widzowie. Dobra, tu go niszczą. Ten pokonał prawie w połowie sam tego lecz toileta. Okej. Okay. To ja podejrzewam, co zrobią z bossem za chwilę, jak tu zaraz przyjdzie do nich. Tak, ustawiamy kolejnego. Myślę, że dalej nie zajdzie ten boss. A, już ma za dużo jednostek. Dobra, co tego mogę sprzedać? Dobra, co z nim robią? No, robią z nim masakrę. Daleko zaszedł, ale wiadomo, to są zwykłe jednostki. No i koniec. Wygraliśmy. Dobra, pokonaliśmy
pustynię, idziemy sobie otworzyć kolejne jednostki. Dobra, zobaczmy, czy coś się zmieniło. Jest Dancing Speaker Woman i Titan Cinema Man, a reszta jest taka sama. Dobra, otwieramy. Camera Woman, nic nowego. Camera Woman. O, Car Speaker Man, coś nowego się pojawiło, wow. Camera Woman. No i ostatnie otwarcie. Zgaduję, że to będzie Camera Woman. Ale może jak je sprzedam, to będę miał idealnie na jedno otwarcie. No i Camera Woman, dobra, czego ja się spodziewałem, widzowie. Dobra, robimy drugie losowanie. Czym zagramy drugą mapę? Rzadkimi, spoko, coś innego. Ściągamy uncommony, mam dwa rzadkie, no to dwa rzadkie. I chyba niestety, chodźmy na Toilet City. Też będę musiał na easy zagrać z tego, co mi się wydaje. Tak, po medium to jest rare plus, nie, to nie dam rady. Dobra, idziemy na easy. Dobra, zaczniemy sobie od takiego rozmieszczenia. Chyba będzie git. Tu wiadomo, speaker helikopter, bo go tu lubią zawsze ustawiać. A tu sobie postawimy tak z trzech może tych lecz speakermenów. I powinno wystarczyć. Ile będzie on zasięgu? 10,5, 100 damage'a dodatkowego i minus 0,3 cooldowna. To ulepszymy tego środkowego może. Ulepszymy tego speaker helikoptera, żeby miał tu zasięg jeszcze. No i lecimy dalej. Dobra widzowie, jest fala 19, więc robimy taką tutaj większą falę, żeby po prostu jak przyjdzie boss, szybko go pokonać. I pod quest jeszcze robimy za gemiki, a żeby mieli większe hitnięcie. Dobra, damy im wszystkich na level 4. Może tyle wystarczy na bossa. Tu jeszcze cykniemy gdzieś tu. O, gdzieś tu powinno starczyć. Jest fala 20 i powinien iść boss. Idzie boss? Mam nadzieję, że go załatwią. No 400 damage'a, czyli DPS 800. Boss będzie miał 30 HP. Powinno wystarczyć według moich obliczeń. Tu idzie pierwszy taki mini boss. No w miarę szybko go cisną. Tamci go szybko zjedli. Na poprzedniej rozgrywce to był uncommony. Lecz toilet szybciutko poszedł. O, idzie boss toilet, dobra. To już mnie nie stać na nic więcej, ale mogę postawić tak. No i doszedł tutaj, czyli tak jak chyba mój rekord. To nawet rerami można zrobić mega fajny rekord. No i widzowie, wygraliśmy drugą mapkę. No i elegancko, chyba na opening mi nie będzie stać. No ale wiadomo, to był poziom easy, nie mam żadnych lepszych jednostek, żeby po prostu coś lepszego zrobić. Mogę zawsze medium przejść epikami, ale tylko trzy epiki mam niestety. Jak z questikami? Mam fajnego questa, żeby być AF przez 2 godziny i dostaję 5 gemów. Zawsze to jest 5 gemów. F9, dziękuję wam za oglądanie. Jak macie jeszcze jakieś ciekawe pomysły, to chętnie przeczytam wasze komentarze z tymi pomysłami. Oraz pamiętajcie o palce w górę i subiku. I widzimy się w następnym odcineczku. Pa, pa.